Cześć mordy, z tej strony Kalu, witam was w kolejnym odcinku Stunt Challenge na moim kanale. Moi drodzy, jest to seria, którą najbardziej lajkujecie ze wszystkich serii. Po 100 tysięcy polubień potraficie wbijać pod odcinkami, więc bardzo bym was prosił, tak jak sobie lecę pięknie na Macebank teraz, ażebyście zostawili łapę w górę pod tym odcinkiem. Albo kurde, w sumie, nie dobra, teraz spartaczyłem, nieważne. W każdym razie, dzisiaj fenomenalne 3 stunty do zrobienia, widzowie. Proszę, nie spadnij. Nie pokazałem wam jak spadłem, ale to dlatego, że dzisiaj nie będę spadał, widzowie. Dzisiaj robimy 3 na 3. Ostatnio zostawiliście 63 tysiące. Dosyć mało i myślę, że widzowie, którzy teraz oglądają, zostawią więcej. Jak czekasz na wakacje, zostaw lajka. Jestem ciekaw, ile osób czeka. No i moi drodzy, zanim zaczniemy, jeszcze jedno ogłoszenie parafialne. Mianowicie przydałoby się, żebyście zasubskrybowali mój kanał. W tym momencie widzicie przycisk, kliknij go byku. Ponieważ no, w serii Nie rozwalę myszki challenge rozdaję myszki tym, którzy subskrybują. Więc może będę jutro nagrywał odcinek i może właśnie twój nick znajdę w tych nowo subskrybowanych, więc wiesz co robić. A teraz już bez zbędnego gadania, widzowie, ja mam dobry humor dzisiaj. O, będę dobra, jednak wam pokazałem jak spadam. Nieważne, przejdźmy na stanciora numer 1. A stunt pierwszy rozpoczyna się tutaj, na tej drodze. No i tak sobie trzeba się mocno bumpnąć, rozpędzić. Oczywiście dzisiaj wszystkie stunty z motocyklem. Stwierdziłem, że muszę skillować te moje, prawda, motocykle. Więc będziemy dzisiaj na motorze. Żadnych voltik rocketów i tak dalej. Po prostu wyjeżdżamy sobie tutaj. Tutaj, moi drodzy, jest takie fajne wybrzuszenie naturalne. Od niego się odbijamy. Lecimy, lecimy, lecimy jakieś 2 km na moje oko. I wpadamy tutaj pod kątem do tego parkingu. Czy to jest do zrobienia? Oczywiście, że jest do zrobienia. Ja jestem już gościem pewniejszym siebie. Poćwiczyłem, moi drodzy, przez te kilka lat, odkąd robię stunt challenge. I tak mi się wydaje, że może coś z tego być, nie? Jezus, jak się rozpędziłem potężnie. Ale to jest dobra trajektoria, ale prędkość za mała? Czy ja źle wyszedłem? Bez kitu. Przecież, moi drodzy, rozpędziłem się przepotężnie. A widzicie, jak to się skończyło. Obiecałem się nie denerwować. Więc się nie będę nerwował. Na spokojnie wszystko ogarnę dzisiaj. Kurde, wkurza mnie tylko to, że mam mikrofon przed nosem, no. Najwyżej będzie mnie trochę gorzej słychać, ale muszę to zmienić. Gościu malinowy miał być bez nerwów, no i co? No i co, widzowie? Znowu mi ten mikrofon przeszkadza. Dobra, wyjście. Bumpik, no i dobra, bumpik, pumpik. Patrzcie na to, ja pierdzielę, ja to robię od razu. Trzecia próba to jest. Widzu mój drogi, zostawiasz łapę, jak teraz mi wyjdzie od razu. I tak zostaw łapę, ale kurde! Byłem tak blisko, co jest grane? Dobra, czyli prędkość mam dobrą, więc się będę rozpędzał stąd, co się rozpędzam. Aczkolwiek tutaj kwestia jest wybicia. O! Teraz troszkę trzeba podnieść motocykl do góry i zobaczcie, jaki clean teraz lot mi wychodzi w tym momencie. Co jest grane? Ja pierdzielę, no way. No way, motocykl został, ale ja niestety nie. Ja pierdzielę, ale dobrze trafiam, patrzcie na to! Co jest grane? Gdybyśmy zaliczali motocykla po prostu, który dostał się w dane miejsce, to byśmy już mieli zaliczone. A tutaj uderzyłem. Ripuwa nie zła. Dobra, optymistycznie, bardzo optymistycznie, smerfastycznie się ten odcinek zaczyna. Ale no teraz, no jest. Dobra, tego nie było. Dziś jest pierwszy odcinek Stunt Challenge, który montuje mój pan montażysta. Jej! Nie mam pojęcia, jakie efekty specjalne będą na tym filmie, więc widzowie, możecie usiąść wygodnie w fotelach, ponieważ no, ja tego nie montuję. Co ja gadam w ogóle za głupoty? Ja powinienem skupić się na wskoczeniu na ten parking. Panie montażysto, i teraz jakiś efekt fajny. Pewnie nic nie dałeś. Mówię wam o tym dlatego, że piszecie czasem, ale trolujesz muzyką, Kaluch. No wcześniej ja trollowałem, dzisiaj niestety już ja nie troluję. Dzisiaj troluje kto inny. Ale moi drodzy, kurde, ja powinienem się skupić, gadam o rzeczach totalnie. No kurde. A ja bym tak wleciał do środka, to już bym to zaliczył, nie? Co ty masz tak w głowie, Franklin? What the hell? Co mam na czole? Twoją starą mam! Okej. Nie wygląda to źle. Jaja se ktoś robi ze mnie. Ktoś se ewidentnie ze mnie robi jaja. Nie spadł z motocykla, to już był sukces. O kurde. Powiem tak, normalnie bym się wkurzył, ale z racji tego, że po prostu trafiam w dobre miejsce za każdym razem, to spoko, zaraz się uda. Dobra, gościu. I gościuwo, patrzcie na to. Drodzy widzowie, robię to teraz. Specjalnie dla was, ze specjalną dedykacją. Tak jest.
Bardzo dobrze. Jezu, jak ty fartownie, chłopie, nie spadłeś z tego motocykla. Ale właśnie nie wiem, jak to jest, że on wpada z impetem i czasem po prostu zatrzymuje się, a czasem lekko się tyrpnie i chłop spada z motocykla. Ale moi drodzy, to jest nieistotne. Najistotniejsze jest to, że 1 na 3 już wykonane, kurde. O to mi chodziło, piękny strzał. Moi drodzy, no i co, za moment zobaczycie pewnie cinematic replay. O kurde, jeszcze wskoczyłem tutaj obok. Znaczy, cinematica nie nagrywałem, po prostu zobaczycie powtórkę. Więc moi drodzy, przechodzimy na stan to numer 2. A ten clean as clean, po prostu clean, może nie as, tylko po prostu clean, stancik zaliczony. Uff, dobrze się zaczyna. Wykonanie poprzedniego stanta zajęło mi 10 minut, z tym tutaj już tak prosto nie będzie. Widzowie, już wam mówię, o co chodzi. Mianowicie, jadę sobie motocyklem, najlepiej to by było w ogóle Batim albo Rufianem. Śmigam sobie, śmigam, tutaj bumpuję się od tej skały, lecę sobie dalej, odbijam się od dachu budynku na lotnisku w Sandy, tutaj cyk cyk. Robię jakąś, nie wiem, akrobację, jeśli by mi się chciało, choć pewnie mi się nie będzie chciało, albo po prostu będę walczył, żeby nakierunkować się dobrze i ląduję właśnie tutaj, cyk. Więc brzmi prosto, nie? Ale zobaczcie, jak musimy skręcić tutaj. Musimy się odbić raz, stąd się odbić tutaj i wylądować tu. Więc brzmi prosto na papierze, ale uwierzcie mi, to nie są proste rzeczy. Próbujmy pierwszy raz, nie mam pojęcia, czy prędkość jest odpowiednia, czy też nie. Okej, chyba przeskoczyłem to wszystko. Nie o to chodziło. Proszę, wyląduj. Ach. Bati to generalnie dobry lotnik jest. Jakbyście próbowali, to najwięcej stuntów wychodzi na Batim, ale on tu jakoś się dziwnie mi odbija, mam wrażenie. Jak tak już prawie 20 odcinków stuntów nagrałem, to nie wiem, ja od razu jakoś czuję, czy motocykl nadaje się na danego stunta, czy też nie do końca. Ten nawet się nadaje, aczkolwiek będę chyba chciał spróbować Rufianem. Jest tutaj to takie pierwsze wyjście, które nie do końca mi siedzi, albo po prostu ja nie trafiam. Możliwe, że to drugie. Dobra, ale mniej więcej coś takiego. O, i dolatujemy sobie w ten sposób, tylko że no, u góry. Brakło mi jakieś 3 metrów. Ale teraz to jest próba mistrza świata, patrzcie. Mistrza stuntów. Genialnego akrobaty. Czyli nie mnie. Panie montażysto, muzę grozy poproszę. Cinematic. I robię to teraz, uwaga. Ten. Dobra, zróbmy to raz jeszcze. Kurde! Powiem tak, zmieniam motocykl. Nie podoba mi się to Batty. Elo, elo, Mister Rufianero, moi drodzy. Rufianek jest taki bardziej zwrotny. O, i to wyjście na kamieniach ma Rufian zdecydowanie lepsze. Na zasadzie odbija się 3 razy lepiej niż Batty i odbija się przede wszystkim na prosto, co jest bardzo istotne. Jak sobie przewiniecie wideo do tyłu, zobaczycie, że Batty za każdym razem wychodził tak pod kątem, nie? A Rufian wychodzi prościutko, idealnie. Kurde. Ajajajajaj, było blisko. Powiem tak, jestem coraz bliżej celu. Ale za mała prędkość, zdecydowanie. Za każdym razem mam za małą prędkość. Zawsze tak mam, że jak nagrywam stunt challenge, to kciuk mi, moi drodzy, ścieram na skórek z kciuka. Jakkolwiek to nie brzmi, bo po prostu od naciskania analogów. I to jest właśnie ten moment, gdzie już czuję, że mnie boli kciuk. Że w porównaniu do innych serii jestem jakoś bardziej cierpliwy do tych stuntów. Niedługo, kurde, jak tak dalej pójdzie i mi nie będzie wychodzić, zrobię nie rozwal pada challenge chyba. Kurde no! Dobra, nie chcę go rozwalić. Na razie nie będę tłukł. Widzieliście to? Próbuję od 1,5 godzinki. I to nie jest żaden fake, widzowie. To jest dramat, żeby tutaj wskoczyć. Takich prób jak ta miałem już z 30. Wiem, że mnie słabo słychać, bo po prostu mam mikrofon oddalony. Dałem sobie 10 minut jeszcze czasu na to wszystko. Jak mi nie wyjdzie, to nara, po prostu zrezygnuję. Są stunty, które po prostu są silniejsze od ciebie czasem. I głupio się przyznawać, ale tak jest, no. Patrzcie, ile takich prób miałem, kurde, miliony, no. I albo za nisko, albo tutaj od tego się odbijam, bardzo dziwnie. Kiedyś zrobię odcinek z tymi wszystkimi niewykonanymi stuntami, nie?
Aaaa! Masakra! Godzinę 40, moi drodzy, tego stanta robię. Tamtego wcześniejszego zrobiłem w 10 minut. To jest moja ostatnia próba, bo już... Po prostu... Nie mam nerwów, no nie mam nerwów, no widzowie. To jest prze... Nie, psycha mi siadła, totalnie. Pierwszy raz mi psycha siadła tak szybko, naprawdę. No nie da się tego skoczyć. Tyle razy, co się zbampowałem stąd, a wy nawet tego nie wiedzieliście, bo stwierdziłem, że no kurde. Tutaj się nie da tak wskoczyć, o tak, tak o, po prostu. Bo zawsze bampuję, za dużą prędkość mam. No muszę się przyznać, że po prostu jeszcze nie jestem na takim poziomie, żeby to zrobić. Szkoda, no ale może trzeci stand uratuje honor. Chciałem 3x3, niestety. Psycha sitting, a... Mam jeszcze godzinę na nagranie tego odcinka. Inaczej daily upadnie na moim kanale, więc presja czasu też jest spora. Już nie mam tak jak ostatnio 2 dni na ten challenge. Więc moi drodzy, przenosimy się na stanta numer 3. A stand numer 3 to po raz kolejny garażowe love. No ja wiecie, że ja lubię garaże i generalnie, no garaże wychodzą mi najlepiej chyba ze wszystkich standów. Wallride'ów nie potrafię, Voltika coś tam ogarniam, ale moi drodzy, te garaże jednak najlepiej. Natomiast to, takie okrągłe rzeczy sprawiają mi najwięcej problemów i siadła mi psycha na ostatnim stancie. Zostawcie mi łapę w górę, bo mi się tak smutno zrobiło, że tego stanta nie zrobiłem, że masakra. Było kilka close prób, no ale cóż. Ale skupmy się na stancie tym teraz, garażowym. Mianowicie rozpędzamy się z wiaduktu, jak tylko ile fabryka dała. Potem mamy tutaj taki krawężnik, no doskonale go znacie. I nie wskakujemy tutaj. Tylko wybijamy się, przelatujemy jakoś tak sprawnie obok tego budynku. Siup! I wpadamy tutaj, widzowie. Zobaczcie, jaki to jest kawał drogi do przelecenia. Więc to się tak może wydawać, ale ja stąd zaczynam, a tam kończę. Więc uda się? Musi się udać, bo jak nie, to ja po prostu się załamię i już nie będę nagrywał stąd challenge. Nawet sobie na rejestracji napisałem. Smutno mi. Abyście widzieli, jaki ból czuję po tamtym stancie. Taki niedosytowy ból. Dobra, ale teraz, moi drodzy... Mam rekompensaty za wcześniejszego stanta. Co się teraz wydarzyło? Zbampowało nas tak, że się Franklin zbugował. Co jest grane? What the heck? Raz tak mieliśmy w tej serii. No to moi drodzy, okej, że tak powiem, jestem usatysfakcjonowany tym, co widzę. No ale nie o ten parking nam chodziło. Ja powiedziałem, ej, nie, żeby nie tutaj. A mnie bampuje na lewo. Co jest grane? Dobra, hopy. Przestań gadać tyle. Tylko weź się skup na robocie. Co się dzieje z moim Franklinem? Chłop się buguje i nie wypada z motocykla, tylko tak w dziwny sposób spada. Co jest? Fokus. Kalucino. Tak jest, oczywiście. Zaczyna mnie trafiać, a mnie zaczyna coś trafiać. Haha! Szlak. Ani razu się nie zbampowałem dobrze. Ani razu się nie zbampowałem dobrze. Tak, znaki rozwalam. No i nie ten parking, człowieku. O! O to mi chodziło. Wiecie, co miałem w głowie w połowie lotu? Kaluch, tylko nie wyceluj w środek. Kaluch, prawo, lewo. No i wycelowałem w środek. Dobra, to jest dobry prognostyk. Lubię dobre prognozy pogody. Świetnie. Ja chyba powinienem zresetować GTA. Dobra, miejmy nadzieję, że reset GTA pomoże, bo masakracja to, co się przed chwilą działo. O, widać, że resnęło mi się GTA. Dobra, gościu, patu tyra. Jak się pozbyć motocykla w ten sposób? Sub gościu napisałem na rejestracji tym razem. Więc subuj gościu, ja pierdzielę, mi wystrzeliło motocykl. Czy ja chociaż raz wybiję się dobrze? O. Na przykład tak jak teraz. To są ewidentnie jakieś jajca po prostu. Ktoś se ze mnie jajca robi. To chyba ludzie z Rockstara, o! Przestańcie się ze mnie śmiać. No kurde, jak daleko teraz. Za daleko, ja pierdzielę. Jak ja w 10 minut zrobiłem pierwszego stanta? To był jakiś lucky shot totalny. Bo teraz, moi drodzy, totalnie mi nie idzie. Wreszcie, matko, ile ja testowałem, ile ja prób zmarnowałem. Co ja gadam, jak poeta gadam.
Ja pierdzielę, ale fart, masakra. Tego stunta robiłem 40 minut, wcześniejszego godzinę 40, go nie wykonałem, a pierwszego 10 minut. Policzcie sobie, ile siedziałem łącznie przy tej nagrywce, ale bardzo wam serdecznie dziękuję. Moi drodzy, 2 na 3 stunty zaliczone dzisiaj, więc bardzo się cieszę. No cóż mogę powiedzieć, no. Widzimy się w kolejnym odcinku, jak będzie z 70 tysięcy łap w górę. Zostawcie tyle łap, moi drodzy, i tym pięknym widoczkiem na miasto zakończmy dzisiejszy odcinek. Ja pierdzielę, idę coś zjeść. Ostatnio byłem bardzo głodny po stunt challenge, dziś też. Cholernie głodny jestem, yerba mi się skończyła. A jedź pan. Ważne jednak, że zaliczone, aczkolwiek i tak dobrze się bawiłem. Mam satysfakcję z tych dwóch na pewno. Tak jak mówiłem, garaże to jest moja mocna strona. Gorzej z tymi okrąglasami. Trzymajcie się, moi drodzy, subskrybujcie kanał. Nie zapomnijcie, do następnego. Elo!